Historia Huty Szkła Glos rozpoczęła się w 1968 roku, gdy Stanisław Glonek, hutnik z Piechowic koło Jeleniej Góry, wyspecjalizowany w dmuchaniu szkła kryształowego, postanowił otworzyć własny zakład. Wybór padł na Poniec. Pierwszy warsztat mieścił się przy ulicy Kościuszki, a z wytapianego jeszcze w małej przybudówce szkła powstawały pierwsze szklanki, misy i patery. Czasem Stanisław Glonek zatrudniał kolejnych pracowników, osobiście przyuczając do zawodu szklarza. Wykształcił w ten sposób trzy pokolenia hutników. Niektórzy z nich lub ich dzieci pracują w hucie po dziś dzień. Dalsze plany związane z działalnością, z rozwojem przedsiębiorstwa? Dalsze plany są dosyć szeroko zakrojone, bo właściciel jeszcze dosyć rześki i jeszcze się nie wypalił, ma wiele jeszcze ambicji i wigoru. Dynamiczny rozwój huty datuje się na lata 80. Był to okres ogromnego popytu na wytwarzane ręcznie kryształy, dzbany, wazony, kieliszki i karafki. Kryształy z Ponieca znane były w całej Europie. Kolejne lata to dalsze inwestycje. Początek lat 90. to budowa pieca o wydajności 40 ton dziennie i automatyzacja produkcji. Wytwarzane na czterech automatach szklarskich typu AF8 szkło zniczowe wyznaczyło nowy etap rozwoju huty. Dziś Glos to jeden z największych krajowych producentów szkła zniczowego. Lampiony wytwarzane są na linii automatycznej, ale huta ma plany powrotu do produkcji lampionów dmuchanych, formowanych ręcznie, z których kiedyś była powszechnie znana. Zarządzanie zakładem przeszło w ręce trzeciego pokolenia rodziny. Sukces Huty Szkła Glos to świetni hutnicy i zaangażowani pracownicy. Jesteśmy dumni z faktu, że trzonem naszej kadry są pracownicy z wieloletnim stażem, często 20-letnim i większym. Chcemy wytwarzać nie tylko wysokiej jakości produkty, ale przede wszystkim tworzyć dobre i bezpieczne środowisko pracy. W imieniu całej rodziny dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy świętować 50-lecie Huty Szkła Glos.